fajny temat przed nami. Wesele, o którym nikt nie wie. Oprócz pary młodej. Państwo młodzi organizują swoją imprezę jako 50. urodziny. Poznaję. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Fajnie. Pewne ograniczenia były, wiesz? Panie, wyjście cyk. Dobrze. Ale mamy widok. Fajnie. Jeden, dwa. Raz, dwa, trzy. Czyli dziewczyny, wy będziecie śpiewać. Tak, super, tak. Rewelacja. Wtedy jak to się rozpoczyna, to po prostu wchodzicie. Dobra. To jest delikatny szok. Pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że to jest właśnie wesele, czy same... Nic, oni właśnie... się mają domyślić. Oni się mają domyślić, chłopaki będą, jak my będziemy śpiewać, oni tutaj będą. Dlatego zależy nam, żeby goście siedzieli, bo ten ołtarz zajmie trochę miejsce, bo tu musi być 5 krzeseł, stolik, wszystko, więc oni w trakcie piosenki. Czekamy na solenizantkę. Dzień dobry. Zapraszamy. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, gorąco i serdecznie witamy nowo przybyłych gości na tej imprezie urodzinowej. Można wygodnie usiąść. Czekamy na wszystkich gości. Zapraszamy. A więc słuchajcie, plan jest taki. Goście przychodzą w świadomości, jakoby byli tylko na 50. urodzinach, a tu nagle ekipa najbliższej rodziny i znajomych zabiera mikrofony, zaczyna śpiewać piosenkę Bruno Mars, Ameriu. No i okazuje się, że szybka reorganizacja parkietu wystarcza, aby pojawił się urzędnik i goście nie byli tylko na 50. urodzinach, ale na weselu. Warto wspomnieć, że utwór został wykonany przez najbliższych Państwa młodych, jako wokaliści, rodzina i przyjaciele. Został zawarty zgodnie z prawem. Rock and roll, shake, shake, rock and roll, shake, shake, rock and roll.
mogę zrobić, żeby nie spalić, ale mogę tylko tak delikatnie zapowiedzieć, nakreślić kształt tego, że goście bardzo się przygotowali, szanowni państwo. I to w bardzo krótkim czasie, od informacji do czynu, bardzo krótki czas. I to słowem wprowadzenia. A teraz oddajemy głos do studia. Halo, halo, jak się słyszymy? Halo, 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 słyszymy się. Ladies and gentlemen, panie i panowie. Chcieliśmy wręczyć wam z poradnika młodego Żonkosia, wyczytaliśmy lat temu dawno, dawno, już nie pamiętam ile to było, kiedy słyszeliśmy, że Jerzy nie wiedział, co to jest. Nieprawdopodobne, jaka to jest ekipa. Wyobraźcie sobie, że goście kupili prezenty. Po prostu przygotowali się na to, żeby to było wesele. No bo wiadomo, że idąc na 50, nie masz rzeczy jakby ślubnych. No i kupili. Zamówili, przywieźli, zaśpiewali. Nawet wierszyk powiedzieli, więc... Fajne. Kręcimy dalej imprezę.